Opole to piękne i zielone miasto, które wiosną dodatkowo mieni się różem kwitnących magnolii i innych drzew ozdobnych. Do tego długa historia, wiele zabytków i sporo atrakcji. Zobacz, co oferuje Ci Opole. Po wielkiej powodzi w 1997 roku opolskie zoo zostało wymyślone na nowo i jest teraz jedną z największych atrakcji tego miasta. Na malowniczej wyspie Polko można podziwiać tysiące zwierząt ze wszystkich stron świata. Żyrafy, goryle, pandy, wilki, lemury, małe koty i nawet duże koty, lwy i tygrysy. To tylko wybrane gatunki, które można tutaj podziwiać na pomysłowych, zadbanych i naturalnych wybiegach. Gwiazdami zoo są uchadki rodem z Kalifornii. Choćby dla ich popisów podczas pokazowego karmienia warto tutaj zawitać. Dzieci wybawią się na placach zabaw w Zoolandii i w parku linowym. Jako bonus proponujemy też papugarnię. Nasze dzieci były zachwycone tym miejscem. To nowy obiekt na turystycznej mapie Opola. Ale warto tutaj zajrzeć, bo frajda z bezpośredniego obcowania z tymi ptakami jest niesłychana. W jednym pomieszczeniu, bez żadnych klatek, żyje kilkadziesiąt kolorowych papug z różnych gatunków. A Ty przechadzasz się wśród nich. Nie pytają, czy mogą usiąść na Twoim ramieniu. Niektóre nawet zrobią sobie z Ciebie łóżko. Opolski rynek jest urokliwy. Po środku stoi okazały neorenesansowy ratusz, a otaczają go piękne pastelowe kamienice. Całości pilnuje na koniu książę Kazimierz Opolski, założyciel miasta. Nieopodal rynku wznosi się wzgórze uniwersyteckie z pomnikami i ławeczkami wielu znanych artystów. To urocze miejsce do posiedzenia ze swoimi znajomymi. Czy wiesz, że Opole miało dwa zamki? Niestety oba nie przetrwały do dzisiaj. Zamek Górny znajdował się przy wzgórzu uniwersyteckim. Wielu negowało jego istnienie, bo po co w mieście dwa zamki? Dziś pozostała po nim tylko wieża, w której urządzono wystawę opowiadającą o zamku i o jego budowniczym, Władysławie II Opolczyku. Jak w każdym polskim mieście i tutaj nie brakuje kościołów. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy znajdują się groby opolskich piastów. Katedra Opolska góruje nad miastem, bo wieże, które zostały dobudowane w XIX wieku, mierzą ponad 70 metrów wysokości. W planach jest udostępnienie jednej z nich jako punkt widokowy. W pobliżu katedry zrekonstruowano również fragment murów miejskich wraz z uroczą wieżą artyleryjską. Z pewnością słyszałeś określenie Opolska Wenecja. To jeden z najpiękniejszych fragmentów Opola. Kanał Młynówka oddziela Śródmieście od wyspy Pasieki i tworzy niezwykle malowniczy obrazek z architekturą odbijającą w wodzie swe oblicza. Na wyspie Pasieka natomiast znajduje się inny słynny symbol miasta – wysoka piastowska wieża. Jeszcze w XX wieku była ona częścią średniowiecznego zamku, ale Niemcy postanowili go rozebrać w 1928 roku. Dziś w wieży zobaczysz ciekawą wystawę multimedialną, a ze szczytu podziwiać można panoramę Opola.
wieżą rozlewa się staw zamkowy z hipnotyzującą multimedialną fontanną. Zachęcamy do spaceru nad Młynówką i nad Odrą. Wyspa Pasieka to również ważne miejsce dla każdego polskiego melomana. Tutaj znajduje się amfiteatr, miejsce Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, granego od 1963 roku. W jego pobliżu znajduje się Muzeum Piosenki Polskiej. Zszokowała nas cisza tutaj panująca, niczym w bibliotece. Każdy zwiedzający otrzymuje słuchawki, dzięki którym przywołuje piękne nuty polskich przebojów, intymnie przeżywając rozwój polskiej piosenki. Można tutaj spędzić naprawdę wiele godzin. Można znaleźć dwie multimedialne fontanny. Jedną na stawie zamkowym, drugą zaś przy filharmonii. Tańcząca woda mieniąca się barwami w rytm muzyki to prawdziwa frajda. Nie zapomnijmy również pospacerować Aleją Gwiazd przy ratuszu. Znajdziesz tam słynne nazwiska polskiej sceny muzycznej. Kilka kilometrów na zachód od centrum miasta znajdziesz bardzo urokliwy skansen. Muzeum Wsi Opolskiej. Już przy wejściu witają nas dwa piękne wiatraki. Jednak najcenniejszym zabytkiem jest tu drewniany kościół z 1613 roku. Został zbudowany jako ewangelicki, stąd brak typowego prezbiterium. Na szczególną uwagę zasługuje drewniany, misternie rzeźbiony ołtarz oraz piękne epitafia poświęcone przedwcześnie zmarłym dzieciom. Skansen kryje wiele unikatowych drewnianych zabytków w otoczeniu ślicznych, starych drzewek owocowych, jakie pamiętać możesz z ogródka u babci. Wiosną pięknie kwitną. No i dzieci znajdą tu coś dla siebie, miłe kuski niedaleko kościółka i barany przy karczmie. Zapraszamy Cię do odwiedzin Opola, bo to zaskakująco atrakcyjne miasto.